hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. I widzimy się w następnym odcinku, bo tamten, jak się okazało, był już ciut przydługi, 20-minutowy, więc postanowiłem go zakończyć w tamtym miejscu. Zobaczyłem, co należałoby w tym momencie zrobić i to właśnie zrobimy. O, gdzie ten tutaj gościu był? Tutaj jesteś. Chodź, idziemy na dwór. Idziemy na podwóreczko. Rozejrzyjmy się. Bo mam pewną rzecz, która może nam pomóc. Piloty. Think you can do anything with this? You know what I could do? What's that? It's universal. I could program it. No to przeprogramowuj. Just hope the power's still on. You can just do that? I memorized all the codes when I was in AV. Let's try. No, i już oni tam teraz idą. Ale oni... No, już reagują. Teraz tak wziąć siekierę każdego z nich od tyłu w łeb. Idziemy sobie. No już, no to ciach. No już, ciach i bierz kluczyki. Ciach. Bierz klucze. Double shot. W mózg, a nie w łeb. Chyba, że mu urąpiesz głowę. I jeszcze raz. Jeszcze raz. W końcu trafiłeś, brawo, gratuluję. Rany, li, ran. Nie mamy kłódki. Jest dupa. Zostawcie drzwi. Man, that was close. But we did it. It's all that matters. No, a się udało. To jest plusik. Tamten odcinek w ogóle taki właśnie jest sranie. I nic tam nie było. Ale polecam obejrzeć, żeby wiedzieć, co się działo. Chodźmy tutaj do wyjścia. Użyjmy kluczyków. Tak, on chodzi, żeby użył kluczyków dwójka. A tutaj surprise, to nie te klucze. Albo było.
Geniusz. Alarm. Ale czemu alarm, kiedy on normalnymi kluczami to otworzył? Ajajajajajajaj, teraz będzie jadka. Najlepsze będzie, jak oni się zorientują, że tą bramę można otworzyć. Komu? Jakieś siekiery, prętu. Laska. Pięknie, ale zawsze coś. Teraz uratujemy życie. Pomóż mu! Kuźwa, ona ma pistolet, ale... Ja pierdziu. Ona ma pistolet, więc może sobie strzelić. A on nam pomagał. Ona ma cycki. Kuźwa. Jebać to. Sorry, tobie pomogę, chłopie. Ona nam w sumie powiedziała... I teraz leć do drugiej. Ale nam sobie powiedziałeś, no ufa, dziękuję i tak dalej. No ale co? Sorry. O ty zjebie pierdolony. Już dawaj łapę. A teraz nam pomógł, więc dzięki. Zamykaj drzwi. Ładnie, tutaj się Kenny ładnie zachował, więc odkupił swe winy. Rzeczywiście mógł spanikować na farmie i tak dalej. Słabo trochę. Oj, słabo. Ktoś szczylo, biegnij tam.
No, bo już nie trzeba. Dobra, najpierw to kolano, jak chcesz. No, wszędzie taka sama sytuacja pewnie. I think I need to go. To Atlanta? Yeah, I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. To jedź. No to powodzenia. Myślę, że to zła decyzja. You gotta do what you gotta do. And I gotta do this. I respect that. You guys be safe. We'll try. And they, you know, if this doesn't get better, people are going to give up. If they go from upstairs. Are you just gonna let them? You told Kari to get her the gun. Yeah, I did. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. No, papa. My zaraz do tego gnoja podejdziemy, co? Przynieśliśmy mu leki? A kurwa nas w ryj strzelił. A najpierw do Kennego, podziękujemy mu. Hey kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. I think you know what you're doing. Shit, man, do any of us? With Clementine, I mean. Earlier you said you were clueless. I just want you to know that I look at you and I see the type of guy who figures things out. That girl's gonna be just fine. Thanks, Kenny. No, w porządku. A teraz idziemy do tego tutaj. Z kurwy syna. Gdzie on tutaj stał? Gdzieś pod tym zadaszeniem. Nie, na pewno podejdziemy do tego tutaj jakiegoś dołka. Będzie miał za złe, że wybraliśmy jego. Na 100%. Mieliśmy szansę, wystarczyłoby, że zrobiłby z buta wjeżdżę. Kuźma, jak ja powiem, że ona też się lubiła, to będzie się... Jasne. I was going to help you both. That makes sense, I guess. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish you would have picked her. No, mówiłem. No, ale gościu żyje. Jest pomocny. Potrafił przeprogramować pilota i tak dalej. A tutaj niewidzialne ściany oczywiście. Ale ja bym chciał pogadać z tym gościem, co tam był. O, właśnie, z tobą. Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Oh, I'm sorry. Thanks. I know I need to be tough. I'm just sad. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh man, Clementine. Zobaczymy, co on powie, gościu. What do you want? You like my daughter? She's fine. Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett. That's right. I know who you are, and I know you're a killer. When you go near my daughter or step on a line once, so will everyone else.
I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you... No, zobaczymy, zobaczymy. Hey, Lee, do you have a second? Mamy. My dad would be dead if it weren't for you. That reporter is dead. I byłoby łatwiej. Myślałem, że one są siostrami. Były takie podobne, że tamta i ta i tamta w białej. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor end's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch, and stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going. Ale nie mamy jedzenia na po jakimś czasie. Na chwilę starczy, albo na dłużej już nie. I światła nie mamy. To ciąg dalszy nastąpi w następnym odcinku. Chaos.